Czarzasty ma prośbę do Pana Tuska Włodzimierz Czarzasty, bardzo proszę, żeby Pan Tusk przestał nas atakować. Bardzo proszę, żeby Pan Donald Tusk przestał atakować Lewicę, bo wróg jest jeden, jest nim PiS, oznajmił w gościu wydarzeń, na antenie Polsat News Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Pytany o krytykę Lewicy w Nowej Książce Tuska, Czarzasty odparł, to są zaczepki bez sensu. Ja nie zaczepiam po i Donalda Tuska. Wyobrażam sobie współpracę ze wszystkimi siłami opozycyjnymi, co więcej, ta współpraca na co dzień się odbywa, powiedział Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, odnosząc się do słów Donalda Tuska wypowiedzianych na sobotnim spotkaniu jego partii. Potwierdził, że Tusk w swoim wystąpieniu, w którym odniósł się do ruchu Szymona Hołowni i do PSL, przemilczał Lewicę. Ja mam otwarte serce na współpracę. Lider największej partii opozycyjnej ma wiele praw i wiele obowiązków, stwierdził. Zauważył też, że zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz czy Waldemar Pawlak-PSL, stanowczo odżegnali się od pomysłu wspólnej listy opozycji. Włodzimierz Czarzasty, szanujmy się i dotrzymujmy słowa moje otwarte serce mówi, że trzeba podejmować decyzję na pół roku przed wyborami. Natomiast bardzo bym prosił Donalda Tuska, żeby przestał atakować lewicę, bo wróg tak naprawdę jest jeden i jest nim pis, powiedział. Nie mówię twardego. Nie, żadnym wspólnym listom na opozycji. Szanujmy się i dotrzymujmy słowa, powiedział, podkreślając, że lewica jest otwarta na każde podmiot po stronie opozycji poza Konfederacją. Czarzasty został zapytany o propozycję, by partie opozycyjne wspólnie wybrały członków Rady Polityki Pieniężnej w Senacie. Informuje się o efektach rozmów, a te rozmowy trwają już od dwóch czy trzech tygodni, powiedział poseł. Taki jest układ głosów w Senacie, że trzeba się dogadać, więc nic nowego. Dobrze, że pan Donald Tusk o tym powiedział. Rozumiem, że to była ważna informacja dla jego partii, ale inne partie o tym wiedzą. Powiedział. To są zaczepki bez sensu. Czarzasty odniósł się też do słów z nowej książki Donalda Tuska, który zauważył, że lewica jest zbyt skupiona na mniejszościowych projektach, a ostry spór o prawa LGBT czy też migrantów uniemożliwi budowanie większości, która jest w stanie wygrać wybory. To są zaczepki bez sensu. Ja nie zaczepiam po i Donalda Tuska, ale jeżeli już to napisał, to powiem tak. Bo ma problem z zajmowaniem stanowiska w trudnych sprawach, powiedział Czarzasty. Wymienił obowiązek szczepień, prawa kobiet i kwestie aborcji do 12. tygodnia życia. Rozumiem, że problem jest ze środowiskami LGBT. My takiego problemu nie mamy, uważamy, że wszelkie mniejszości mają mieć takie same prawa jak wszyscy inni. Rozumiem, że Platforma będzie miała problemy z państwem świeckim, ocenił Włodzimierz Czarzasty. Ja nigdy nie zrezygnuję z haseł progresji podatkowej, z walki o szczepienia, prawa kobiet, LGBT, powiedział, zauważając, że jedna partia, której Donald Tusk nie zaatakował do tej pory albo źle się nie wypowiedział, to jest Konfederacja. To mnie dziwi, bo zadaję sobie pytanie: czy Platforma zakłada możliwość współpracy z Konfederacją po wyborach? Dodał.